dawał nadzieję w serca. Były modlitwy, były prośby, były dzień czynieniem i uwielbieniem za to, że naród Boży, Najświętszej Maryi Pani, naszej Matce i Królowej, otrzymał przeciwną pomoc i opiekę. Dziś jednoczymy serca jako bracia i siostry, jako chrześcijanie, jako Polacy. Wdzięczni za dar pomocy, za dar, który ciągle jest naszym zadaniem.